Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 15 odcinku z serii Civilization 5 ze wszystkimi dodatkami na moim kanale. Dzisiejszy odcinek zaczniemy troszkę inaczej, ponieważ zaczniemy od ustalenia sobie pewnych zasad. Mianowicie, tak jak na początku serii powiedziałem, chciałem, żeby ta seria to była seria kręcona wspólnie z wami, z widzami, tak? Czyli no nie może być tak, że wy coś mi piszecie, a ja to kompletnie ignoruję. Tak więc no, chciałbym, żebyście mieli realny wpływ tutaj na tą rozgrywkę. Z drugiej strony, jeżeli ja nagrywam jakieś odcinki dużo do przodu, to wasz komentarz wrzucony potem może, no, może już być nieadekwatny do sytuacji, która wydarzy się 2-3 odcinki później, które ja już i tak będę miał nagrane. Dlatego postanowiłem, że zrobimy tak. Dzisiaj mamy... Który to my dzisiaj mamy? Już muszę tutaj sobie zerknąć tylko na kalendarz. A więc tak, dzisiaj mamy wczesny poranek dnia 15... Tak, dzisiaj mamy wczesny poranek dnia 15 marca roku pańskiego 2017. I dzisiaj dostaniecie odcinek ten oraz następny, czyli o numerze 16. Ja natomiast od razu pójdę też nagrywać odcinek numer 17 i 18, które dostaniecie w weekend, czyli 18 i 19. Dostaniecie dwa kolejne odcinki i w tym momencie ustalmy takie zasady, że jeżeli zostawicie komentarz z jakimiś wytycznymi w weekend pod filmikiem, to ja wtedy postaram się zastosować do tego komentarza, tak? Ponieważ kolejny odcinek ja będę nagrywał dopiero w poniedziałek, tak? Więc jeżeli powiedzmy w sobotę zobaczycie cywilizację, zostawicie komentarz, ewentualnie w niedzielę wieczorem, to ja rano w poniedziałek go na pewno przeczytam i postaram się zastosować. Jeżeli nie będzie tego komentarza, to będę kierował się zasadą, że milczenie oznacza zgodę, czyli że odpowiada wam mój kierunek rozwoju, no i będę po prostu kontynuował obecny styl rozgrywki, tak? Mam nadzieję, że ta zasada będzie tutaj jasna i tak samo będzie to działało w przypadku odcinków tych dodatkowych, takich właśnie jak dzisiejszy, który wam nagrywam, który będzie właśnie w środę. To będzie działało na tej samej zasadzie, czyli w środę odcinek się pojawia i jeżeli do piątku rano nie mam żadnej odpowiedzi odnośnie jakichś nowych wytycznych, jak mógłbym tutaj rozegrać sytuację, no to ja po prostu kontynuuję dalej mój styl. Tak? Dobrze. Teraz zajrzyjmy zatem do naszego państwa. Co tu dzieje się w naszym państwie? No, w naszym państwie jest całkiem dobrze, tylko musimy jeszcze trochę porozbudowywać flotę. Konkretnie chciałbym dojść do tego etapu 17 okrętów wojennych, tak jak... 17 województw mamy. Czyli do 17 okrętów wojennych chciałbym bardzo dojść. Ponieważ no, to będzie taka podstawa tutaj naszej floty. Ja wiem, że na razie tutaj nic się jeszcze nie dzieje. No to po prostu z prostego powodu, ponieważ obmyślam dalszy plan tutaj działania, tak? Dobrze, zatem jakie mamy już tutaj statki? Żebym no, nie zdublował nazwy, tak? Opolskie, Małopolskie, Wielkopolskie. Lubuskie. Dolnośląskie, Świętokrzyskie, Śląskie i tyle chyba. Dokładnie, dokładnie. Czyli następne, jakie sobie zrobimy, to będzie województwo łódzkie. Tak, na cześć województwa łódzkiego, gdzie mamy miasto Łódź? No, jak wiecie, dzisiaj w Łodzi wygląda to bardzo źle, ta sytuacja. Miasto, no, nie należy do specjalnie bogatych, mimo że kiedyś było naprawdę
ośrodkiem włókienniczym, tak? Stamtąd naprawdę dobre towary były rozprowadzane na cały świat. No, niestety rządy komuchów, a następnie to po-PRL-owskie postkomunistyczne rządzenie totalnie zniszczyły gospodarkę tamtego regionu. Mój wpływ na Zanzibar słabnie. Teraz zobaczymy, czy z Zanzibarem nie mogę mieć jakiejś... Prasa to najlepsze narzędzie do oświecenia umysłu człowieka i uczynienia go bardziej racjonalną, moralną i społeczną istotą. No to jest prawda, na pewno, ale... Chwilę, on powiedział prasa czy praca, bo teraz nie jestem pewien. Kurczę, no... No dobra, no mniejsza, jeżeli powiedział prasa, no to po części miał rację, jeśli chodziło mu o prasę drukarską. Dobrze, dobrze, płyniemy zatem dalej. Tutaj chcę... A, tutaj chcę moich ludzi. Moi chłopi natomiast, niech się wydesantują tutaj. Ja tutaj chcę kolejne miasto z mojej wielkiej, wspaniałej, pięknej Polski. A tutaj znowu ten plebs wychodzi. Dobra. Dobra. Zaczynamy operację. Jak tą operację nazwiemy? Jak ją nazwiemy? Zaczynamy operację Aurora, czyli atak na... na barbarzyńców. Dokładnie, pora ich spacyfikować i zmiażdżyć. Tutaj oczywiście budujemy operę w Łodzi, ponieważ jak widzicie Łódź teraz ma gildię artystów, która daje mi dwa punkty wielkich artystów. Tutaj mamy wielkiego pisarza akurat. Tutaj mamy też gildię pisarzy. Daje nam jeden punkt wielkiego pisarza. Jeżeli uda mi się zwiększyć poziom żywności w tym mieście, będzie naprawdę fajnie. Oczywiście ja zaraz tutaj jakoś postaram się to zrobić, żeby tego jedzonka było w tej łodzi więcej. Co my tutaj mamy? O, fregata. To by mi się naprawdę przydało dla mojej wspaniałej floty. Ale tutaj bank z kolei. No i ten zakazany pałac. Dobra. Tutaj Zanzibar. Co oni by tu chcieli? Kakao. Okej, nie ma problemu. Bo to zaraz będzie dołączone. Jak tutaj idzie budowa naszych statków? Zobaczmy, czy jakieś statki w ogóle jeszcze budujemy? Tak, w Gdańsku buduje się województwo łódzkie. Tutaj natomiast mamy województwo świętokrzyskie, które zabezpieczy nasze tutaj interesy w kwestii pereł. Tak, jak słyszeliście, zaatakowałem tak dosyć mocno tutaj ten ustrój, który mamy dzisiaj, czyli ten poperelowski. No, niestety ten system jest wadliwy. Jeżeli chcecie zobaczyć sobie wady tego systemu, to polecam wam kanał Podziemna TV, ewentualnie kanał użytkownika Kiki, którzy no... właśnie równie podobnie jak ja, dosyć negatywnie mają podejście do obecnego systemu. Ja oczywiście tutaj nie zamierzam nawoływać do czegoś złego, tak jak to robią niektórzy. No po prostu wychodzę z założenia, że ten system jest zły i trzeba go jakoś pokojowo zmienić. Nowogród. Zmienimy miasto pochodzenia na Łódź. Tak, na pewno. Tutaj założymy piękne miasto Toruń. Tak, Toruń był naprawdę ważnym miastem. Dlaczego? Ponieważ w Toruniu przyszedł taki pewien astronom na świat. Nazywał się Mikołaj Kopernik. Na pewno wszyscy o nim słyszeliście. To był bardzo mądry człowiek, który wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię, tak? Co on takiego wielkiego zrobił? No cóż, ten mądry człowiek, astronom, odkrył przy pomocy obserwacji astronomicznych, że to nie słońce krąży wokół ziemi, ale ziemia wokół słońca.
zajęło mu to bardzo wiele lat, ponieważ musiał obserwować wzajemne przesuwanie się względem siebie planet, tak? I dopiero wtedy mógł jakoś dojść do wniosku, że kurczę, no, tutaj coś jest nie tak, coś te planety inaczej powinny się poruszać, gdyby... Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. On powiedział coś tam eurom, euro, tak, on coś z euro kombinuje. Ale nie, my dla niego nie otworzymy granic. Dlaczego? Z prostego powodu, ja specjalnie zamknąłem mu te granice, żeby ten plebs po prostu mi tu nie wpłynął. Dlatego to jest teraz Mare Nostrum, nasze morze, nasza zatoka tak dokładnie, meksykańska. Monachium cię... O. Ήκουσα σε πρέποντα τεσσαλοτρίας ομιλίας. Με δείξας. Dobrze, przyjmiemy ambasadę. Dlaczego by nie? Ambasada to jest pierwszy krok do stworzenia stosunków dyplomatycznych w cywilizacji, więc warto je tutaj rozbudowywać, warto budować te ambasady. Tutaj oczywiście plebs chce mnie zaatakować, ale my mu im na to nie pozwolimy. I stąd utworzymy szlak handlowy, nie, ale nie do mojego miasta. Genewa? Nie. Do dużych cywilizacji, konkretnie... Halo? Halo, co jest? Konkretnie to do Moskwy. Plus 15 nacisku. Plus 4 nacisk... Nie, ile? Plus 20... O, i tutaj trzeba będzie. Do Nowogrodu musimy utworzyć ten szlak. Po co? Żeby po prostu wzmacniać tam naszą religię, tak? W tym mieście. Gildia muzyków. Jak najbardziej, gildię muzyków sobie zrobimy. Tutaj oczywiście plantacja, tutaj droga, bo czemu by nie. Operacja Aurora już trwa, jak widzicie. Przesuwamy się coraz dalej. I zaraz będziemy pacyfikować tutaj kolejne oddziały barbarzyńców. No jeszcze przydałoby mi się, gdybym miał tak otwarte granice. Znaczy, gdybym miał jakieś jednostki do tutaj kolonizacji od razu tych terenów. Dobrze, tyle na razie wystarczy. Tutaj i tak po prostu zaraz wybudujemy sobie to kakao i dzięki temu będziemy mieli znowu trochę podniesione nasze stosunki dyplomatyczne. Natomiast tego Kopernika, tak, co o nim mówiłem, dokonał on wielkiego... O, Roman otrzymuje awans, zaraz się tym zajmiemy. Dokonał wielkiego odkrycia, podobnie jak Galileusz, nawet w tych samych czasach, co jest tutaj ciekawostka. Z ciekawostką, Galileusz opublikował swoje dzieło wcześniej od Kopernika, ale Kopernik odkrył to wcześniej, tylko tego nie opublikował. Dlaczego? Efekt był taki, że gdy Galileusz po prostu opublikował swoje odkrycia, inkwizycja się do niego dobrała, no i spalili gościa na stosie, tak? Z tego co pamiętam, chyba go spalono na stosie. Mimo to sławne było, że... O, odblokowałem osiągnięcie rozwal Kreta. Mam informacje, które mogą okazać się przydatne. Zdrada, szpieg, wykradł ci technologię. Warto przemyśleć budowę konstrukcji obronnych, takich jak policja okręgowa lub posterunek policji, aby wykorzystanie własnych szpiegów do kontrwywiadu. Nie. Niezidentyfikowany szpieg wykradł tajemnicę kompasu z Warszawy. Twój szpieg, agent Roman, złapał wrogiego agenta w trakcie próby kradzieży technologii w Warszawie. Niemiecki szpieg został wyeliminowany. Niemiec! Toż to...
No jaki szwab! Zaraz tam... Ty, Bismarck, chodź tutaj, na dywanik. Was nun? Chodź tutaj. Chodź. Dyskusja. Forward. Tak, masz przestać mnie szpiegować. Zgodnie z twoją prośbą, nasi agenci nie będą działać na twoim terytorium. I bardzo dobrze. I lepiej sobie to zapamiętaj, bo jak nie, to wam... to ci Polacy wjadą do stolicy i... będziesz miał stolicę w Warszawie. Roman zostaje awansowany z rekruta na agenta. Awansowani szpiedzy są szybsi w wykradaniu technologii i w trybie ofensywnym i lepsi w wykrywaniu wrogich szpiegów w trybie defensywnym. Świetnie! Świetnie, to jest naprawdę fajna rzecz, naprawdę mnie to cieszy. Pierwszy raz udało mi się rozwalić szpiega. Dobrze, tutaj oczywiście w Poznaniu budujemy koszary. Proszę o tutaj... A, rzeczywiście dostał jakiś tutaj awans, teraz jest agentem. No, stolica wiadomo ma najwyższy potencjał, czyli to dlatego. Wracając do Galileusza i Kopernika, to tak jak mówiłem, Kopernik odkrył swoje... dokonał swego odkrycia wcześniej, ale go nie opublikował. Dlaczego? No po prostu wiedział, że jeżeli opublikuje to za wcześnie, to skończy jak Galileusz, tak? I no, on wiedział po prostu, że skończy na stosie, jeżeli opublikuje swoje odkrycie. No, dlatego go nie publikował, dlatego właśnie nie... no nie chwalił się tym, tak? A, tu już mamy łódzkie. O! Dobra. To teraz budujemy podkarpackie. Deutschland ist. Przepraszam za zamieszanie wywołane przez ostatnie działanie naszego nieżyjącego agenta. Niech wszelkie wrogie uczucia odejdą wraz z tym człowiekiem. Dobrze, wybaczam ci. Cieszę się, że zapominasz o tym niestosownym wydarzeniu. Świetnie. Raz możemy mu wybaczyć. Niech zna dobroć Polaków, tak? Niech zna naszą dobroć i naszą łaskę. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Oczywiście, że nawiążemy współpracę z Austrią. Oczywiście. Dlaczego? Ponieważ są daleko ode mnie, a mi się to przyda. Ponieważ w jednym z komentarzy właśnie był tutaj... Ach, doszły mnie słuchy, że ty i Austria zostaliście przyjaciółmi. Wielce mnie to raduje, gdyż też się z nimi przyjaźnię. Czyżby podwaliny pod wielkie porozumienie polsko-austriacko-bizantyjskie? No, powiem wam. Jeżeli powstałaby taka koalicja potężna, to mogłoby być naprawdę bardzo ciekawe. O, moja złota era dobiegła końca. To nie fajnie, że dobiegła końca. Tutaj ciągle się nowi poddani produkują. Produkują, tak, w fabryce ich produkuje. Dobrze, no to tutaj przerzucamy nasze dywizje. Tak, wracając do Kopernika, on po prostu nie opublikował swojego dzieła, bo wiedział, że jeżeli je opublikuje za życia, to inkwizycja go wykończy, do tego prawdopodobnie zmusiliby go do odwołania swoich odkryć, tak? Czyli cała jego praca no, poszłaby de facto na marne, na bardzo długie lata. No a tak, Kopernik przeczekał z wydaniem swojej książki do czasu, aż był umierający i dopiero gdy był umierający poprosił o wydanie tej książki. Ta książka oczywiście nazywa się O obrotach ciał niebieskich, tak? I w dzisiejszych czasach myślę, że bez problemu można tą książkę pobrać jako e-book w internecie. Więc jeżeli by kogoś interesowało, jakiego odkrycia dokonał nasz, jak do tego odkrycia dokonał, jak je udowadnia nasz wielki rodak, to gorąco polecam przeczytać sobie tą książkę. Ja się przyznam, że ja jej niestety nie czytałem jeszcze. Ale oczywiście postaram się nadrobić te zaległości, gdy tylko będę miał trochę wolnego czasu. Jak ci się podoba, jeśli ja przedłożę taki obmian?
Dobrze, zaakceptujemy to. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine unglückliche Frau. Treffen wir eine Abmachung. Ale nie, ja w to nie wierzę. Ja w to nie wierzę. Wiesz dlaczego? Ja już wam pokażę, ja to odrzucę. Z prostego powodu, bo patrzcie. W tym momencie, jeżeli ona dopłynie tutaj, ta Maria Teresa, i nie ma porozumienia z Rosją, to nie przejdzie tutaj, bo Moskwa jej blokuje przejście, tak? Dalej, na północ. Ale jeżeli ze mną by miała, to ona się desantuje tu, po czym jej osadnicy lezą tutaj i zakładają tutaj mnóstwo terenów austriackich. A to mi się też nie podoba. O, moje miasto stało się religijne. Toruń przyjął religię konfucjonizm. Świetnie. O, mogę wydać punkty wiary, ale to jeszcze nie teraz. Gdzie mamy naszego jedynego poddanego? O, tutaj, na plantacji. No to świetnie, niech on tutaj pracuje. Czyżby naszym jedynym poddanym był murzyn? Ho, 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 taki nieśmieszny żarcik. Tutaj z tego, że to niby murzyni tylko na plantacjach pracują. Nie, ja nie jestem rasistą w żaden sposób. Mnie po prostu śmieszą takie żarciki czasami. Dobrze, tutaj już rozstawiamy nasze jednostki. Swoją drogą, wracając jeszcze do Kopernika, to jest on dzisiaj uznawany za jednego z ojców astronomii, tak? Kopernik jest stawiany w jednym szeregu razem właśnie z Galileuszem, z Hubblem, właśnie z takimi wielkimi naukowcami, którzy... Ich sehe, ihr bewundert meinen Namen. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. To jest, jak widzicie, jak najbardziej fantastyczna oferta handlowa. To jest bardzo korzystna oferta dla mnie. To na pewno. Z czego dzisiaj słynie Toruń? No oczywiście słynie z, tutaj trochę negatywnie, słynie z centrali Radia Maryja, tak? I tutaj biznesowego imperium ojca dyrektora, pana księdza Tadeusza Rydzyka. No... Ja się nie chcę wypowiadać na ten temat, ponieważ ja osobiście jestem osobą niemalże ateistą, tak? Ja bardzo słabo identyfikuję się z kościołem katolickim. No niestety. Dobrze, szlak handlowy... Oczywiście... Kolonia byłaby dobra, ale to musiałbym przepłynąć na drugą część. Frankfurt i Monachium dadzą mi to samo, więc niech płynie do Monachium. Krótsza droga przynajmniej. Tak. Z czego jeszcze? No, dzisiaj Toruń słynie też z wyśmienitych pierników, tak? Jeżeli no, ktoś nie próbował nigdy toruńskich pierników, no to gorąco polecam spróbować. Są naprawdę fantastyczne, są bardzo, bardzo dobre. Wrocław, właśnie, nasz Wrocław, nasze piękne miasto Wrocław, w którym będziemy budować kuszników, a w innych miastach ulepszymy naszych strzelców do kuszników właśnie, żeby tutaj lepiej mogli bronić mojej wspaniałej cywilizacji przed zapędami agresywnych sąsiadów, szczególnie, że pod względem obrony nadal stoimy bardzo, bardzo słabo. Musimy to tutaj jak najbardziej zwiększyć. O, tu mamy drugą dywizję zwiadowczą. Do czego ja ją mogę ulepszyć? Dobrze, ruszamy dalej. Musimy cisnąć teraz tutaj barbarzyńców, musimy zakładać nowe miasta. Czy się to Rosji podobać będzie, czy nie? Na pewno im się to nie będzie podobać, tak? Ale nie możemy sobie pozwolić w tym momencie na to, żeby nas tutaj ktoś wyprzedził. Osadnicy, jedziemy dalej, jedziemy. Dlatego tak mówię, no Toruń, ważne miasto tutaj kulturowe. Tam jest też, zdaje mi się, że to właśnie tam jest centrum naukowe imienia właśnie Mikołaja Kopernika. Więc no, jeżeli chcielibyście się tam wybrać do tego miasta, to gorąco wam polecam Toruń. Ja tam byłem tylko przez chwilę, ale miasto spodobało mi się.
Bardzo fajne, bardzo ładnie wygląda, bo ma bardzo ładny rynek. Właśnie taki stary, nie taki nowoczesny, jak to zrobiono u mnie. Niestety u mnie rynek w mieście oszpecono, ponieważ do średniowiecznego kościoła dobudowano 21-wieczny budynek, który stał się jakąś prawie że galerią handlową. Jest to rzecz okropna, jest to rzecz szpecąca. Oczywiście wpłynęła ona negatywnie na samą konstrukcję tego kościoła, bo zaczął się przechylać pod wpływem ciężaru takiego giganta z betonu i szkła, więc no niestety tutaj za to nie mogę pochwalić władz naszego miasta, jest to rzecz ohydna, okropnie oszpecili u mnie rynek w mieście, na szczęście czegoś takiego nie ma w Toruniu, przynajmniej gdy byłem ostatnio, czegoś takiego tam nie było. Co by nam się tutaj przydało? Tutaj już nie ma nic de facto handlowego. Kompania wschodnioindyjska. Aha, w każdym mieście muszę mieć targowisko. To tak nie za bardzo, ale... O, wybudujemy sobie zbrojownię i tutaj będziemy potem budować kolejne statki wojenne. To będzie dobry plan. To będzie naprawdę dobry plan. Powiem wam, że tutaj te podwaliny tego sojuszu, który widzieliśmy, to może być naprawdę coś dobrego może z tego wyniknąć. Mam nadzieję, że coś dobrego z tego wyniknie. Tymczasem musimy też połączyć tutaj Katowice z resztą mojego imperium. Przepraszam, wiem, użyłem błędnego określenia. Z resztą mojego cesarstwa. Ponieważ od dzisiaj możemy mówić tutaj o istnieniu Cesarstwa Polskiego. Dlaczego cesarstwo, a nie imperium? Ponieważ mówi się nieraz przecież, że było Cesarstwo Rzymskie i Imperium Rzymskie. Że było na przykład Cesarstwo Bizantyjskie. Tutaj tymczasem Województwo Podkarpackie. Dobrze. I Podkarpackie. Zabezpieczy mi tutaj gdzieś tereny. Dlaczego mówi się cesarstwo, a nie imperium? Nie wiem, czy ja już o tym mówiłem, ale powiem jeszcze raz. Chodzi po prostu o to, że cesarstwo to jest taki jakby level wyżej od... O, tutaj kuter będzie dobry, bo zwiększy mi wydajność. To jest taki jakby jeden level wyżej od właśnie królestwa. Jest królestwo, jeżeli jest on naprawdę potężne, staje się cesarstwem, tak? No my jesteśmy w tym momencie największym państwem na świecie. Praktycznie pod każdym względem jesteśmy najwięksi, chyba tylko pod względem populacji jesteśmy drudzy, pod względem piśmiennictwa chyba jesteśmy drudzy i jeszcze pod jakimś jednym względem jesteśmy drudzy, ale to oczywiście będziemy nadrabiać. Jesteśmy na tą chwilę największym państwem na świecie, dlatego mamy, czyli jesteśmy wyżej niż inne królestwa, dlatego mamy prawo nazywać się cesarstwem, szczególnie, że nie jesteśmy jakąś republiką albo federacją, tak jak na przykład mamy federację rosyjską, albo Stany Zjednoczone, które też są federacją, albo Niemcy, które też są federacją, tak? To nie są cesarstwa, to są federacje. Oczywiście, no, Rosja to federacją może być tylko z nazwy, bo tam mamy imperatora Władimira. Ale ogólnie chodzi o to, że... tutaj nie używają tak tej dżungli w ten sposób. Ja ją wolę mieć tutaj jako dżunglę. Bo mając uniwersytet, będę z tego czerpał też dobre punkty, dodatkowe punkty nauki. Jest dobrze. Dlatego my w tym momencie jesteśmy w racji bycia największym państwem i z racji, że mamy jedno władztwo, czyli jestem jedynym władcą, nie muszę się tu z żadnym na tym sejmem ani niczym takim liczyć. Dlatego jesteśmy właśnie cesarstwem, tak? W momencie, kiedy zaczniemy mieć duży wpływ na inne państwa, miasta oraz inne duże cywilizacje, staniemy się po prostu imperium, tak?
wtedy przejdziemy też prawdopodobnie z roli mocarstwa do roli supermocarstwa, w którą właśnie staramy się wchodzić, ale to jeszcze trochę nam brakuje. A w momencie, kiedy będziemy naprawdę potężni, wejdziemy na stopień hipermocarstwa. O hipermocarstwie już mówiłem, dlatego nie będę się powtarzał. Mówiłem o tym po prostu w innych odcinkach. Dlatego, tak jak mówię, nie będę się powtarzał na ten temat, szczególnie, że kończy nam się odcinek, tak? Musimy już go powoli tutaj kończyć, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza w taki sposób, w jaki tutaj prosiłem na początku tego odcinka. Jeśli też będziecie mieli możliwość, to taka nowa prośba na kanale. Jak wiecie, mój kanał jest... nie zawiera tutaj reklam, tak? Więc ja nie czerpię dochodów z reklam, więc no po prostu, jeżeli moglibyście, to taka nowa prośba, rozpropagowujcie materiały wśród swoich znajomych, może oni też trafią na jakąś grę, która się im spodoba, wtedy na pewno będą wam też wdzięczni, że poleciliście im jakąś fajną grę, którą mogliby się zająć na długie zimowe wieczory, szczególnie, że cywilizacja na pewno takim produktem jest, który pozwala nam, daje nam właśnie zajęcie na bardzo długie zimowe wieczory, kiedy nie mamy żadnego planu na dzień. I w tym momencie oczywiście nawiążemy z nimi współpracę i tym samym tworzymy podwaliny pod przyszłą koalicję naszych trzech wspaniałych państw, które nazwiemy... Jeszcze nie wiem, jak nazwiemy, ale na pewno jakoś nazwiemy. Tak więc dzięki, że oglądaliście i na razie. Szczęście to konto w dobrym banku, zręczny kucharz i dobre trawienie.